Witam zaraz, serdecznie, jestem Dis i właśnie nie zgadniecie, kogo znalazłem. To jest Sangwin. Czy jak mu tam jest? Pierwszy raz go znalazłem ogólnie w Skyrim. Za każdym razem jest w innej gospodzie i trudno na niego trafić. No, to jest bardzo fajna sprawa. Tylko, że ten koleś jest fajny. Czemu jest fajny, zaraz zobaczycie. Ja znam trochę tam spoilerów, więc postaram się ich nie mówić. Ale nas zaprosił na konkurs picia, więc zobaczymy. Więc napijmy się, przyjacielu. Gdzie mam swój drink? Nasza kolej? Okej, lecimy! Cut Skyrim. Czemu mówiłem broń, ale bym go dał, żeby to by było. No masz takie trochę przebite oczy, nie widzicie? A second drink is enough. Wow, you've really done it. The staff is yours. You know, you're a fun person. I know this great little place where the wine flows like water. We should have... Hey, you don't look so good. Co? Nie! Czyli to się stało, co widziałem na początku. That's right. It's time to wake up, you drunken blasphemer. Chyba się obudziliśmy w jakimś innym miejscu kompletnie. Przyszła nasza koleżanka. Tak, widzicie, dałem jej moją elektryczną zbroję, bo tak sobie myślę, czemu ona miała być taka niepotrzebna. Where am I? Gdzie jestem? No na pewno nie pamiętasz, gdzie jesteś. Chyba napsuciliśmy trochę. Debella teaches love and compassion, but that doesn't mean we're just going to tell you what you want to know and you walk away from it. Okay, then apologize. And if we think you're sincere, we'll consider lending you aid. Talk to me again when you've cleaned up your mess. Dobra, zapłacimy jej za to. We can always use contribution. You got here, but most of it was slurred. You did say something about Rorikstead. Coś o Rorikstead, tak? Dobra, idziemy do Rorikstead. Ustawię sobie tego questa, żeby on był włączony. Macie, A Night to Remember. Tak się nazywa ten quest dokładnie. Noc do zapamiętania. Ciszę tą muzykę, bo mnie wkurza właśnie. To jest ten jeden z soundtracków, których nie lubię. Który jest ściągnięty. Okej, okay, z tej lokalizacji nie możemy na pewno szybko się wydostać, więc spojrzmy tylko... Okej, okay, tędy muszę wyjść. Gdzie my jesteśmy? Nie mówcie mi. Markhart. W ogóle, żeby dotrzeć do Marka... Chwila? Jestem wampirem? Dobra, nieważne. Nie o to chciałem wiedzieć, co do tego chwila. Właśnie jest taki mały problem, że na szczęście mnie tutaj nie gonią, ale... Fajna rzecz jest taka, że... Chwila, tutaj mam... Chwila, gdzie mieliśmy iść, zapomniałem? Aha. Rorikstead. Okej, okay, idziemy do Rorikstead. Chyba tam go znalazłem nawet. Nie pamiętam, z gdzie go znalazłem, po prostu szedłem gdzieś. Kurde, chyba też mam Cut Vegas teraz. Cut Skyrim. Okej, okay, ważne jest teraz to, że tam w Markach miałem małe problemy ze strażnikami, bo uderzyłem przez przypadek w niego, zamiast tam w coś. Jestem wampirem, więc trzeba... No, oczywiście, bez smoka się nie obejdzie. W dupie mam smoka. Gdzie mam iść dokładnie? Tutaj, ask about some and stuff in Rorikstead. Gdzieś tu jest ten quest? Kogo mam się spytać? Ktoś tutaj jest? Halo? Halo? O, farmera się idziemy spytać, no super. Możesz zabić mnie... I'm sorry? Sprzedaliśmy kogoś gigantowi. You're damn right it does. I'll never breed another prize-winning goat like Gleda. And don't you think of coming back to Rorikstead until you get her back from that giant. Gdzie ona jest? Tutaj sprzedaliśmy ją temu wielko ludowi, okej, okay, spadamy stąd. Nie mam konia, więc wybaczcie mi, będziemy musieli iść tam na piechotę. Wejście tego smoka w końcu, to jest taki słaby smok, a oni się tam bawią z nim. Aha, zapomniałem, jestem chyba... tym, jak mu było. Smoczym dzieciem? No co, wiesz, jestem na emeryturze dawno po tym queście.
Dobra, dajcie mi go tutaj na chwilę, zaraz z nim pogadam. Dobra, nie chce mi się wyciągać łuku, spadł wam stąd. Gdzie jest moja koleżanka? Tak jakby trochę znikła. Ale nieważne, pobiegniemy sami w każdym razie. To było w tą stronę dokładnie? Tak, dokładnie idziemy prosto, tam gdzie mam iść. Więc skrócę tam ten czas i dojdę tam na piechtę, o ile mnie nie zabiją. Okej, doszedłem już. Oczywiście smok jest zabity, właśnie przed chwilą go zabiłem. A tutaj mamy właśnie ten mały problem. Tak, wiem, skradam się w mojej zbroi ciężkiej, więc jest taki większy problem ze skradaniem. Aha, już nie wykrył, okej. Nieważne. Gelda to owca. Kozioł? Baran? Goat. Baran. Kozioł. Goat. Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj mamy nasz mały problem. Nienawidzę gigantów. Ciekawe, jak mi pójdzie walka z nim. Ba 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 ba! O-o. Grog. O, nie uderzył mnie mocno nawet. O! Uciekaj! Uciekaj! O, przenasza koleżanka, jak miło. Ops! Pierunie, ile dostałem. Mam nadzieję, że ona nie wyleci w powietrze. Nie, zostaw ją! Dobra, dostał insta-killa prawie. Ho, ho, ho. Problem z głowy. Okej, dużo dostaliśmy tutaj? Dużo dostaliśmy tutaj, okej. Come bring Gleda the goat back to Ennis in Rorikstead. Okej. Tutaj zrobimy cięcie i ja nie będę was męczył tym eskortowaniem kozy. Doszliśmy tutaj bardzo dobrze, bez żadnych problemów. No, jeden problem był taki wilk, który prawie zjadł tą owcę. Ale olać go. You talk to Reldith yet? She's like a mother to me. Your skin as pale as the snow. You scared someone or something? Wiecie co? Mamy mały problem z naszą kozą. Zgubiłem kozę po drodze? Niemożliwe. Przecież gadam z nimi, gadam. Jakoś nie mogę do niego zagadać. Trudno, dawaj mi to. Need something? Yes, idzie! Tym drynem nasz kozi przyjaciel, znów idzie do nas. Nasz łezka wokół się kręci po tym, jak widzimy, jak wraca zwierzątko do swego pana. Need something? Dobra, weź ją wykryj tym swoim sensorem. Here's your goat! Now can you help me? I still can't figure out why you stole her. You left a note explaining it, but half of it was gibberish and the rest had mead spilled on it. Only bit I could make out was repaying. Zażegalną notkę zostawiliśmy mu. Even that's mostly scribbles. Guess you could try there. Musimy iść do Isoldy, tej jedynej, której nie można ożenić, skromienną nie można się ożenić w Skyrim, tej najładniejszej kobiety. Chwila, miałem się tutaj. Nie, to Avendus Aretino, to nie to. Tak, chyba jeszcze w tej grze nie gadałem z Isoldą w ogóle, więc to będzie nowość dla mnie, ale ogółem z nią gadałem, jak miałem pierwsze podejście, chciałem się z nią ożenić, ale wiecie, no dostałem kosza. Fuck that shit. So, you're finally back. Look, I've been patient, but you still owe me. Co? Co się stało? Okej, o co chodzi? Nie chodzi o pieniądze, ale... Czyżbyśmy zabrali jakiś pierścionek od niej? Dlatego, że jesteśmy zakochani? And after you told me that sweet story of how you met in Witchmist Grove, I can see why she left you. Czyli teraz musimy poszukać naszego zaręcznego pierścionka w Witchmist Grove? Czy to czasem witch nie oznacza, że jest wiedźmą? Chwila. Okej, odpłaćmy się jej trochę za to. Oczywiście. Żeby się nie okazało, że to jest ta wiedźma. Hittumor von Scar. Okej, gdzie to jest? Jest odkryte! Ej, chwila, znaczy, że już tam byłem? Kurde, naprawdę, mam Kac Vegas. Kac Skyrim.
Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Właśnie się loading screen skończył, ale jak zauważyliście, mam dużo czerwonych kropek tutaj. Nie wiem właśnie, co mnie będzie atakowało teraz. Kurde, wiedziałem, jacyś magini, szaleńce jedna. Head to Morvuskar. Okej, no trudno, zabijemy ich. Novis. Dużo mi nie zrobicie. Spadłowaj mi z tym. No, jakieś gówno mi tutaj puszczają. Myślę, że mi pokonacie, idę do mojej narzeczonej. I pokonacie mnie. Miłość przysięży wszystko. Bla. Czy jest już C-level? Wow! Nieźle już się wbiłem. Kiedy ja to wbiłem? Aha, wtedy kiedy zostałem wampirem. Chyba wykonywałem jakiś quest dla tych... dla Jarla. O. Postać w ogóle skradam w takiej zbroi. Tak się robi. Tak to się robi na północy z Tamriel. Dobra, już po niej. O, tu gdzieś powinno być jakieś przejście? Tutaj, w dół? Czy coś? Wooden door? Tędy mam iść jakoś? Head to Morvuskar. No to chyba tędy mam iść tak naprawdę, bo widzę, że to jest jakoś tędy, że tu jest jakiś taki korytarzyk. Idemy. I wooden door! Tak, pytaliście się mnie o spolszczenie do gry, nie? No to wam powiem, że na razie nic z tego, dlatego że ciągle nie ma spolszczenia do Dawnguarda, a ja nie będę ciągle spolszczenia od fanmade, bo znowu będę płakał, jakie to jest brzydkie. O, mamy jakieś tutaj enchantera. Co tam jest takiego ciekawego? Za dużo trochę maginów jest, wiecie, więc... więc myślę sobie, że to coś może być bardzo dziwnego. Wszystkich zabiliśmy? Nie, to jakiś kamper jest. What the fuck? Tak mało życia. Jak teraz to zrobię? Dobrze, są itemy, błagam, żebym jakieś potionki miał jeszcze ze sobą. Regeneracja, destrukcja, paraliż... jedzenie. Będzie jedzenie na pewno, będzie jakieś jedzenie. Yes! Okej, okay, jednak nie. Okej, okay, zrobimy to szybko tak. Conjuration. Nie, to było Restoration. Haha, wiedziałem, żeby zapisać grę jak najszybciej. Więc... fuck yeah, nareszcie ją pokonałem, no nie wierzę w to. Okej, wszedłem gdzieś tutaj, bardzo dziwne miejsce, więc... what the fuck? Może się uzdrowię jeszcze trochę. I najlepiej jakbym odczekał tak z 2 godzinki, żeby mi odnowiło się życie i magika. Nie, właśnie, bo... słyszę bardzo przyjemną muzykę. Mam nadzieję, że wy też. Jeżeli nie, to mam to w dupie. Haha, żartuję. Po prostu nie widzę ekranu i tak jako... okej, okay, na prawym... nie, to jest na lewym, to jest na prawym. Więc było dobrze. Jesteśmy w bardzo ładnym miejscu ogółem. W ogóle zrobiłem błąd. Duży błąd zrobiłem w poprzednim odcinku. Powiedziałem, że bogowie daedryczni to są książęta daedryczni, także... wiecie. Chyba na jakieś przyjęcie zdążyliśmy. O nie, nie będziemy znowu razem pili, na pewno. To była niezła wycieczka. Jak tam u ciebie? You had a big night. I think you've definitely earned the staff. Musiałem zrobić wszystko, żeby to naprawić. Oh, the Hagraven feather and so on. You can throw all those out. You see, I really just needed something to encourage you to go out into the world. Tak chwilę patrzę na niego i what the fuck? And I did just that. I haven't been so entertained in at least 100 years. Just a prank? The Daedric Lord of Debauchery does not deal in mere pranks. This may have begun as a minor amusement,
But it wasn't long before I realized you'd make a more interesting variant. Co to do cholery jest? To jest moja zbroja, gnojcu, oddaj mi ją. Dziękuję bardzo. Dziękuję za fajny kijek, ale teraz co sobie pomyśli Izolda? Teraz na pewno się już ze mną nie ożeni. Już tak szybko? Chciałem sobie chwilę pobyć tutaj. Tak fajnie tam było. Moglibyśmy się znowu spić. Już nigdy się nic nie napiję. Wino Alto. Jest takie złe. O, White Run, to jednak White Run byliśmy. Więc dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobał ten przyjemny quest. Sadia, dear? Yes, mom. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku Skyrim. Ja jestem Disowski, a to była niezapomniana noc, więc do zobaczenia. Żegnajcie.